Cześć, nazywam się Tomasz Drwal i zapraszam do oglądania mojego blogu, w którym będę to chciał przedstawić życie sportowca MMA, w ogóle czym jest MMA, jak to wygląda, czym się zajmujemy, tak żeby to jakoś wszystko przedstawić nowej publiczności, która jeszcze nie wie nic o MMA, ale na pewno będzie wiedziała i będziemy chcieli popularyzować ten sport w Polsce. Ile żeście jechali? Ile tam? Z półtorej godziny. Ale... Z Płocka? Półtorej godziny. Spokojnie jechaliśmy sobie, wie. Nie, z 5 godzin. Ruch na drodze? Nie, wiesz... Fajnie, roboty drogowe. W kilku miejscach tam były roboty, tam się trochę ten, ale tak to generalnie można powiedzieć, że super. Baliśmy się, żeby kurna jakieś tam te ulewy czy coś, kurna po wodzie nie były, wiesz. Prosto tutaj, tak? Tak, prosto. Prosto i pierwsza w pan. Samotny baner. Rękawice mam z tego. O, super. Tomeka, u ciebie tam nie było po wodzie na wiosce? Była, ale tak mnie akurat nie. Ja kiedyś, jak była taka w 97, to mnie tak zalało, że miałem po pas wody pod tym. No, tak w telewizji po pas. Ale zrobili wał, wybudowali to wał. A teraz znowu było takie oberwanie chmury, że tam pozabierało parę dróg. Kurde. U nas jest, wiesz, ja mieszkam na górkach, no nie? To jest tak, że oberwanie chmury i taka... Tutaj, gdzie ten Mercedes stoi. Dawno, pół roku temu, nie? Tak, nawet może więcej. Kamerę. Nie wiem, no ten baner jakoś może wykorzystać, czy nie? Mogę. Można wszystko. Tylko teraz jak to przyczepić? Musimy to wymyśleć. Hakera nie masz? Czego? Hakera? Przestrzelić to... Nie no, gdzie strzelać, no to poczekaj. Przecież to się nie zniszczy od takiego. Wyciągniesz... Nie no, gdzie to będzie miał na tym, na ten... To jest? No, to jest no... Ja tam. Na internecie pisali. O czym? Też... Pestynie? Nie... Pisałem. Proszę, na tej stole. Chciałem, żeby było dobrze. Nie, no fajnie. Na pudelku. Ale to dobrze. No wiem, bo dzwoniłem, żeby się nie odzywało. Nie, no czego, poszedłem gdzieś nie spać o 6 i tam będzie miał wyjazd. Może go spodać, będzie miał jakiś sznureczek albo coś. Ja nie mam, ja to nie mam, nie mam. No to szkoda. Może na to przylepimy, tak? Nie można. Może też mam na o. O. Czekaj, ja mam dwóch stron na kasie. No, tu na tym byśmy to przylepili. Czekaj, zobaczę, mam może. Tak, tło jest lepsze, wiesz, zjeść chyba, nie? Ale Łukasz, będziesz musiał ten, też się chyba przebrać i z tą tym, może ten jakiś ten zrobić, wiesz. Coś jakiegoś takiego do zdjęcia. Nie wiem, można cię poprosić? No nie wiem, jak... Bardzo cię prosiłem. Bardzo cię prosiłem. No nie wiem, nie tak. Skromny jak nigdy. A normalnie to taki wylatany. Nie? Tak. Taki to... Skromniaczny. Złapa coś tego. Tak? Zacząłem trenować tam. Znowu metanabol odpalił do mnie. Tak. A Żelka zrobili czerwonego, a miał być biały. No właśnie, żeśmy ten no, zrobili. O, właśnie, że jest. Kto ci to robił? Clinch Grip. Przynajmniej będą wiedzieli, jakie godło jest polskie. Ale teraz jak ten... Ale nie czerwone, bo to komunistyczne orzeły. Jak Słodnińskie walczył, też był z nim ten host, nie? I też wychodzi, proszę ciebie, ten... z koszulką. Tylko, takim... że host wychodzi w białej koszulce i czarnego orła ma, nie? Tak, właśnie czarnego orła. No to ale taki wielki. No nie, taki wielki, tak. No on jest czarny. 69 z roku. Tak, może tak. Jakby tak, 69 góra dół. Co tu możesz robić sobie? W gardzie? Może być. Dawaj balachę. Chmurę. To możesz robić troszkę? Tak. Czy nie wolno? Lecy ma parę, nie wiem, jak lecy. Widzę, że kolega to odrobił nazwami, bo nawet... To tam musisz to odrobić. Tak? No a czemu tylko ja jestem duszony? Bo Waszka... Dwa... Jest ty. No dobra. No dwa to był. Róbcie coś, panie, na skierkucy, pizza jakiegoś, dawaj.
Kurwa, połamy mnie ty. Rób ze fikołka. Masz, rób fikołka. Lepsze, nie? Ty mnie podesz też, nie? Nie, tam weź tu z góry złap to, co ty łapiesz, raz co tu przychodził te odwrotnie tego co robiłeś z wiatrem, to trzymał cię, trzymasz go przy tym, to co przyczyłeś, to będzie dobrze dla koszulki, chodź tam. Tu, bo tak jak tam wiadomoś. To? Tak, i z drugiej strony. Tylko kurwa nie znajdziemy. Mogę ci zajrzeć, tak. Tak? Nigdy dźwigiem. Ale no nie zrobi, a wiesz. To nie zrobi. A zaraz zrobi, poczekaj, że jest tam na górze i zrobi. No. Dobra, chodź z trójki i te. Stójcie tak, bo to jest ten nie? Klucz, zróbcie taki, wiesz, nie? Podem ma. Gilotynę może do góry, nie? Pani, to rób go gilotynę. Zrobię gilotynę, złap. Gardę, co jeszcze? Bitka już. Tak? Pozycja duchu do tego, żeby były. Walka też byś na pewno. Weź ten, żeby cały nie objęło. Żeby co? No, żeby cały nie objęło. Jeszcze raz. Uważaj na to tylko, weź na ciągle. Się zasadza, bo się zasadza, uważaj. Co jeszcze? Łokieć? Poczekaj, no złapie, kurwa, nie wtykaj. Jak to wygląda? Tak, jak ja będę kopał, możesz mnie wynieść w górę i twarzą do... Jak jest tu, tu... Ja jesteś idiotyczny z tego. Co? Gromadka się rozszerza jak Henry. Dawaj mi do mnie. To pika kato. Daj to. Kim zrobisz się wtedy? No żebyś do zdjęcia brała. No te zdjęcia, bo kurwa mięsko. I tu jest to. O, to jest to. Tak, pa. Przechodzisz, wchodzisz do bocznej, 6-9. Na przykład, nie wiem, no i tak w kółko się kręcią, porobi zdjęcia i tyle już. Sędziuszą na każdym razie. Nie napisz wszystko. Scenariusz. I ty, i myślij tydzień wcześniej. Trzeba trochę korzystać. Pa, pa, pa. Kulano, myślę, że mieć kulano. Pa. Dosia. Posłuchaj się reżysera. Dobra. Ale to takich warunków jak tam, proszę cię, to tutaj na pewno nie widziałeś tą salę, którą ja mam tutaj? Ale ona jest nie kiepska ta sala, tylko no, że... Ona jest, wiesz, ona jest jak na Kraków, to myślę, że to jest jedna z najlepszych sal. Bo mam tam dużo sprzętu trochę i w ogóle i mata wszystko. Ale wiesz, takich sal jak ja mam tutaj, to oni mają 12. Mają full siłownię, mają specjalną salę do crossfitu. Klatkę mają? Mają klatkę, mają dwa ringi. Mają bar swoje tymi dziewczynami za barem, wiesz, które mogą ci zrobić jakieś odżywki, koktajl po treningu. Masz darmowy dostęp do internetu z komputerami, masz wygodne kanapy, w których, wiesz, możesz w momencie, gdy czekasz na następną sesję, oglądasz sobie, wiesz, jakieś walki albo jakieś, wiesz, sklep mają, wiesz, no. Super, przychodzisz po prostu do gymu i tam zostajesz, no i trenujesz. Tak jak ja chodziłem takim, wiesz, jak mieliśmy po tych całych Stanach, to tam była taka sieć, Bally's Total Fitness, nie? I tam my do tego chodziliśmy i tam nie było nic ze sportu walki, nie? Ale tak ogólne, rekreacyjne i sauna, jacuzzi. I wjeżdżaliśmy do miasteczka, w którym tam z 5000 ludzi mieszka, patrzysz, jest Bally's Total Fitness. Masz kartę członkowską opłaconą na cały rok, wchodzisz wszędzie i... To jest, wiesz... U nas jeszcze z 50 lat, jak tak będzie. Nie, no nie można tak powiedzieć, że 50, bo... U nas jest za bardzo... Wiesz co jest u nas? U nas dopiero teraz dochodzą ludzie do pieniędzy i taki gość już ma wszystko, wiesz, ma jest zarobiony, jest ustawiony, ale wiesz czego mu brakuje? Zdrowia. Pogoni za pieniędzmi, się zapuścił strasznie, bęben wisi i nie zawsze się... Przeważnie, wiesz, są to goście, którzy się, wiesz, dorastali w czasach, kiedy Bruce Lee albo, wiesz, albo kickboxing, wiesz, 92 inny był na topie, wiesz. I oni teraz by, no coż im może zaoferować sama siłownia i, wiesz, i robienie klatki bicepsów w poniedziałek i wiesz, i takiej, wiesz, no. Poza tym od siłowni się nie schudniesz, no nie? I wiesz, no, tam właśnie jest tak, no, że nie musisz chodzić na MMA, możesz chodzić na Muay Thai, możesz chodzić na brazylijskie, możesz chodzić na ten crossfit, wiesz, to jest taka
Przekrojówka. Tak, przekrojówka, wiesz, że naprawdę efekty, bardzo szybkie efekty w krótkim czasie. Ale, ale trzeba zapierniczać. Trzeba zapierniczać, ale na który styl więcej chodzi? Na Muay Thai czy na MMA? To na wszystko, bo tam po prostu, tam nie ma tak, że jak u nas, że są wieczorami treningi o 18, tylko tam zaczynają zajęcia od 6 rano. Non-stop? Jest plan przez cały dzień i ludzie się wbijają przed pracą, tak, w trakcie pracy czy po pracy i ludzie się wbijają na te godziny, oni mają, wiesz, a o dzisiaj sobie pójdę na crossfit, bo jest o 6 czy tam, wiesz, czy o 7 rano jest brazylijskie jiu-jitsu, nie? I tak to, wiesz, i cały czas tak to hula. No klub ma 2000 członków mają, wiesz. Ale to karty mają wykupione? Tak, czy? Karty, internety, 2000, wiesz. Jeśli mi się podobało, no co? Nie, no co jest też tak, co uderza, nie? Że sympatyczniejsi są ludzie na ulicy, kurczaki, nie? Bardziej ten uśmiechnięcie jakoś, tak inaczej to... Tam wiesz, tam ci nigdy, jak się kogoś zapytasz, jak leci, to nikt ci, u nas jak się zapytasz, jak leci, to choćby był zarobiony, choćby miał wszystko, to i tak będzie, wiesz, to i tak będzie źle. No tak, boją się sukcesu raz, nie? A tam wiesz, tam chociaż mam mega lipę, to nikt tak się powie, że dobrze leci. Super. No, zawsze może być dobra. W Ameryce jest fajnie. W Polsce też będzie fajnie. To trzeba czasu trochę jeszcze. Pogoda już jest taka jak na Florydzie. Pogoda już jest jak na Florydzie. Ta, parno jest. Parno. No co zrobić? No to nic nie poradzimy na to, żeśmy się tu urodzili. Trzeba pchać biedę, wiesz, do przodu i tyle, nie? Budować. Ja mówię, wszystko. No ja bym chciał tu trenować, ja bym chciał tu zostać, ale no... No nie mam jak, nie mam z kim trenować, nie mam... Nie ma katów takich jak tam mam. Nie ma możliwości. Ale mówiłeś, że w San Diego ilu? 7 czarnych pasów? W samym klubie. Kurde. W tym klubie, w którym ja trenuję, jest 7 czarnych pasów w brazylijskim jiu-jitsu. A u nas jest na całą Polskę chyba tylu. I to wiesz, tu jest w Szczecinie, w Poznaniu, gdzieś tam, nie wiem, w Warszawie. Tomek, ale jak wiesz co, tak obserwowałem te twoje treningi w San Diego, to bardziej chyba na parterze ten skupiałeś się, co? Na parterze i na dźwigniach na nogach, wiesz, bo ten Cisnolewicz ostatnie dwie walki wygrał przez dźwignię na nogi. On był chyba trochę zaskoczony, że go w ogóle ty sprowadzasz do parteru. Ja też byłem zaskoczony. Trzy razy żeś go, kurczaki, wiesz. Cztery, kurczę, wiesz. Nie, no raz, to tak wyszło, wiesz, że on zaczął, a ty żeś go dosiadł, nie? No, nie, no. To jest walka, no. To się wszystko, w walce się może wszystko stać. Możesz... On ci da takiego, wiesz, na odchodne strzała, akurat wejdzie, cię odłączy, no i co? Gadałeś z nim po walce? Nie, bo coś tam, nie był chyba w stanie chyba gadać, wiesz. Trochę go tam chyba przymuliło go trochę. Ale przed walką z nim gadałem parę razy, wiesz. On ma jakieś korzenie polskie, czy tylko... Nie, on jest litwiński, wiesz, litwiński albo z łotewskie, no ale się urodził tam, w Stanach. Może być na AWF na stołówkę za 12 zł. Ale chyba zamknięty jest. A kiedy się bronisz? No, muszę jeszcze skończyć pracę, piszę. No, wybieram, no. Ten wyjazd będę chciał bronić. No, to co? Klas. No ja wyjadę. Wszystko? No. Nie, no, ja już tu skończyłem. No, tak. No, a co, nikt cię nie chce bronić? Jeszcze nie mam. Muszę jeździć do mojego próbatora, ale to teraz nic nie zrobisz, bo oni wszyscy też są na wakacjach albo gdzieś, wiesz. Ale robię, no, MMA piszę, nie? A co, a byliście dzień pracy? Struktura rzeczowa, czasowa, wymierzonych sportach walki. Jest trochę. Jest trochę. No, ty liczysz ciosy, kopnięcia, obalenia, jakoś, a wszystko to musisz wcześniej wyjaśnić, co, jak, na czym polega. Muszę nazwać niektóre rzeczy, bo niektórych nas... No ciężko, wiesz, bo większość prac wiesz, o co chodzi. W większości prac magisterskich wycinają z książek, coś tego tam kleją, no a tu musisz wszystko wiedzieć. I dużo, no, a i wszystkie techniki też opisujesz? No muszę, no bo i wiesz, i nie wiadomo też, no czyli muszę to wszystko po nazwy jakieś własne, no bo no, jest tu trochę technik zapasów, jest trochę judo, jest trochę z kickboxingu, czy tutaj wiesz, o co chodzi. Ale to ja nie będę nazywał, wiesz, nie wiem, kurde. Ale to dobra sprawa, wiesz, taka praca. No dobra, no. Kurczę, coś, na czym się znam. Na czym się znasz i co może posłużyć jeszcze komuś, nie? Może kiedyś, tak. Na 100%, wiesz? Ale to nie było dobra.
gdzie tu nawet, gdzie tu jest coś zjeść? Osobowego. No. A, wiem gdzie. Zasmażaną kapustą. Tam, podobnie jak chodzi, nie wiem. Ty już kawał ten, trochę zeszło, nie? Jak ten wyjechał z Polski. Ile dokładnie to jest w Stanach? 6 tygodni. 6 tygodni, nie? 6 albo 7. Prawie 2 miesiące. No, nie, 2 miesiące. 2 miesiące bez tygodni. 7 tygodni. Więc teraz było takie, wiesz, mieszkaliśmy w hotelu, nie było pralki, musieliśmy sobie prać wannę, wiesz, kuchni nie było, to musieliśmy albo gdzieś na mieście jeść, albo wiesz, mikrofalówka tylko. Teraz już jedziemy, to mówiliśmy tam już. Nie, nie no, ale mikrofalówki chyba nie weźmiecie do plecak. Nie, w hotelu była, wiesz. No, ale wynajmiemy te, wynajmiemy jakiś dom, kuchnię, wszystko, to inaczej. Kurę trzeba jakoś załatwić. Bez tego to lipa, nie? Co ty tam jest wszędzie tak daleko, że... Ale samochody to jakie tanie, za $500 to kupisz taki, że normalnie pojeździ. Właśnie tak myślimy, wiesz? No szkoda, że gazu nie ma. To jest na batania przecież. Nie, tam jest tanie, tam jest benzyna, tylko nie jak u nas gazu. Ale myślisz, że co, Janek pojedzie z tobą? Mam pojedzie, tak? No on już ma klepnięte, to już tam wiem. Które sprawy. Myślę, że Grabowski też pojedzie. Dzwoniłem się do niego, żeby wiesz, cieszył się i mówiłem. Tylko, że mówiłem, że teraz pojedziemy już tak na 4 miesiące. To by była siła w WFC. No tak, tylko niepotrzebnie ten kontrakt spaprał sobie sprawę kuźwa. No wiesz, nie wiadomo, wiesz o co. Tam jest. Ten mister? Mocny? Nie no, mister jest słaby. Nie, słaby, a... Baraz za Abu Dhabi to tak z fartem wygrał. Ale nie, no tak chyba stójki to nie ma żadnej, nie? Bardziej no stójce, wiesz, no wiadomo, że słabszy, ale jest, wiesz... Wiesz, jak ci dojdzie, złapie, to już powiesz. Ile on będzie? Pan stówę? No, tak mój będzie chyba dziś, on będzie właśnie tak 96, 97. Leży, nie? Ale bił się na 185. Kurczę.